popołudnie było spokojniejsze od poranka podczas piątkowego etapu rajdu Finlandii. Z walki wypadli i to wręcz dosłownie SAP Kalapi i Janne Färm. Finowie byli najlepiej radzącą sobie załogą Hyundai'a do momentu, kiedy kolejny w technicznej partii posłały ich w drzewa. Dużo lepiej piątek zapamiętają Sami Pajari z Enni Malkonen. Debiutanci w samochodzie Rally 1 wygrali dzisiaj swój pierwszy odcinek specjalny w klasyfikacji generalnej rajdowych Mistrzostw Świata. Spośród dwóch załóg M-Sport Forda bez zaskoczenia najlepiej radzą sobie Adrien Fourmont oraz Alexandre Coria. Pierwsza trójka zdominowana jest przez Toyotę. Na ostatnim OS-ie dnia Sebastien Ogier i Vincent Landais odrobili 0,6, ale dzień kończą na miejscu trzecim. Przed nimi znajdują się Elwyn Evans ze Scottem Martinem. Brytyjczycy przed sobotą mają niewielką przewagę nad swoimi kolegami zespołowymi. Liderami są Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen. Finowie mają 8 sekund zapasu nad Evansem przed sobotnim etapem. Dobry dzień zaliczyli w Junior WRC Hubert Laskowski oraz Michał Kuśnierz. Przez cały etap notowali czasy w pierwszej dziesiątce. Problemów uniknęła druga z polskich załóg w Finlandii. Grzegorz Bonder i Paweł Pochroń bezpiecznie pokonali wszystkie próby.